to discover a new world. A new home. A new beginning. For mankind. Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Marvolo, a to jest Civilization Beyond Earth. Witajcie moi drodzy. No cóż, słuchajcie, gierka jest naprawdę niezwykłą gratką dla wszystkich fanów Cywilizacji 5. A co za tym idzie też dla mnie. Jest to w pewnym sensie nawiązanie do pewnej starszej gierki, mianowicie Alpha Centauri. Dobrze, słuchajcie, zobaczymy czym to się je gra dla pojedynczego gracza. Dostosuj grę. Poziom trudności weźmy sobie średni. Szybkość gry zwykła. Wielkość mapy masywna. Akceptujmy. No cóż, słuchajcie, mamy tutaj 8 nacji do wyboru. Każda z tych nacji opiera się o inny region naszego świata. Mamy kolektyw panazjatycki, a więc to są państwa azjatyckie. Chiny, Japonia. Mamy także Franco-Iberię. A więc Francja, ogólnie Europa, Hiszpania. Mamy także Federację Słowiańską, obstawiam tutaj Rosję. Polistralia, a więc państwa wyspiarskie umieszczone na Pacyfiku, jak i Australia. Mamy także protektorat kawitański, to z kolei są państwa Bliskiego Wschodu. Myślę, że włącznie z Indiami, tak bym to obstawiał. Mamy także ACO, a więc to są państwa Ameryki Północnej, USA, Kanada. Mamy także Brazylię. Brazylia to są z kolei państwa Ameryki Południowej. No i Unię Afrykańską. Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Słuchajcie, ja bym sobie wybrał kolektyw panazjatycki, ponieważ mają bardzo fajną premię do produkcji, jak i do robotników. A myślę, że to ma dosyć spore znaczenie. Dobrze, lecimy dalej. Następnie należy wybrać, z kim polecimy, a więc kim będą nasi koloniści. Mamy naukowców, uchodźców, arystokratów, inżynierów oraz artystów. Ja sobie wybiorę inżynierów również z powodu premii do produkcji. Wybierzmy nasz statek kosmiczny. W co będzie wyposażony? Mamy tak, do wyboru. Skaner kontynentalny, który od razu pokaże nam zarysy kontynentów na naszej mapie. Mamy także rakiety hamujące, które z kolei zwiększą obszar, który będziemy mieli do wyboru, jeśli chodzi o miejsce, gdzie powstanie nasze pierwsze osiedle. Mamy także skaner tektoniczny. On z kolei zdradzi nam miejsca, gdzie znajdują się złoża podstawowych surowców. Mamy także reaktor fuzyjny, który z kolei zapewni nam na starcie 100 dodatkowych punktów energii, które tutaj pełnią funkcję waluty. Nie ma tutaj sztuk złota, tutaj są punkty energii. Mamy także wykrywacz życia, który zobrazuje nam miejsca, gdzie znajdują się siedliska obcych. Słuchajcie, ja bym sobie wziął ten reaktor fuzyjny. Myślę, że to jest na początek całkiem fajna opcja. No i czas wybrać ładunek, z którym polecimy. Mamy hydropronika. Zaczniemy z miastem, które będzie miało o jednego obywatela mniej. Co oczywiście będzie miało wpływ właściwie na każdy aspekt rozgrywki. Możemy rozpocząć także z laboratorium, gdzie od razu będziemy mieli dostępną technologię pionierstwa. Możemy także rozpocząć z dodatkowymi surowcami, to z kolei zaowocuje od razu wybudowaną w naszym mieście kliniką lub też z arsenałem broni, co z kolei zaowocuje dodatkową jednostką bojową. Mamy także mechanika, co zaowocuje tym, że będziemy mieli od razu na starcie dodatkową jednostkę robotników. No i myślę, że z tą opcją wyruszymy. Dobrze, słuchajcie, w takim razie czas wybrać planetę, na którą się udamy. Mamy dostępne obecnie 3, możemy skanować w poszukiwaniu pozostałych, ale niewiele się zmienia, zmienia się ich tylko nazwa, no i też zmieniają się ich ogólnie ich wygląd całej planety. Ułożenie kontynentów, wiele
zmian. Jakie mamy rodzaje planet? Mamy trzy podstawowe rodzaje. Jest to ziemski, a więc mamy taki typowy układ dużych kontynentów oraz dużych mórz i oceanów. Mamy także świat proteański, to z kolei jest jeden gigantyczny kontynent, oraz świat atlantycki. Tutaj z kolei mamy do czynienia z wieloma małymi wysepkami, które dosyć mocno utrudnią nam ekspansję. Ja sobie wezmę świat ziemski i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. W takim razie startujemy. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. O cóż, wczytujemy. Oczywiście będziemy... Pozwolicie, że się napiję? Oj. No. Zobaczymy. Zobaczymy. To jest oczywiście pierwsza premierowa gra na moim kanale. Myślę, że w najbliższym czasie pojawi się ich kilka nowszych tytułów. Głównie za sprawą tego, że chcę nieco zmodernizować mój kanał. Nie, doradcy nie potrzebujemy. Spróbujemy zagrać sobie bez podpowiedzi. Okej, w takim razie mamy miejsce, gdzie możemy wylądować. Mogę wybrać każde z tych pól oznaczonych na czerwono. Ja bym sobie może wybrał tą łąkę, chociaż czekajcie. Widzicie te zielone chmurki? To jest miazma. To są trujące gazy, które dosyć mocno mogą nas... po prostu zatrują nasze jednostki, jeśli nasze jednostki staną na tym obszarze. Dobra, wylądujmy tutaj. Lądujemy, moi drodzy. Lądujemy jako pierwsi na tej planecie, co daje nam pewną przewagę. Okej. Bardzo dobrze. Okej, tutaj mamy naszego robotnika. Ja mu dam automatyczne ulepszanie terenu. No i każda z nacji także rozpoczyna z jednostką odkrywców, którzy po prostu umożliwiają dosyć szybkie poznawanie otaczającego nas terenu. Dobra, wybierzmy produkcję. Myślę, że zaczniemy sobie od pamiątki ze starej ziemi. To nam da 2 punkty kultury na turę. Punkty kultury oczywiście, tak jak to miało miejsce w cywilizacji 5, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości dostajemy możliwość wybrania sobie perki, która ma jakiś tam wpływ na naszą, ma stały wpływ na naszą, na nasze państwo. Okej, wybierzmy także badania. Tutaj także jest dosyć spora różnica poczyniona, ponieważ nie jest to już tak bardzo liniowe, jak to miało miejsce w zwykłej cywilizacji. Tutaj sami decydujemy o kierunku naszych badań. Dobrze, słuchajcie, na razie... Okej, opowiem wam tutaj troszeczkę. To jest całe drzewko. Widzicie, drzewko ma gałęzie. To jest tak, opracowanie tej głównej technologii zazwyczaj trwa dosyć krótko, ale wgłębienie się już w nią zajmuje dużo więcej czasu. Dlatego też ja sobie wybiorę pionierstwo, ponieważ one umożliwi nam budowanie jednostki kolonistów, dzięki której będziemy mogli założyć kolejne osiedla. Okej, popracujmy nad tym. Okej, to także zwycięstwa, jakie możemy osiągnąć, zostały pokazane. No i innowacją, jeśli chodzi o cywilizację, znaczy stosunek cywilizacji do cywilizacji Beyond Earth, jest taki, że tutaj mamy zadania. Obecnie nie mam żadnych zadań. Zadania są oczywiście nagradzane jakimiś tam dodatkowymi bonusikami. Zresztą zobaczycie sami, jak to wszystko wygląda. Dobra, lecimy dalej. Na późniejszym etapie... O! Ktoś ląduje! Ktoś ląduje. Za chwilkę powiem wam to, co chciałem powiedzieć. O! Chyba to są Rosjanie! Sputnik, Sławiańska Federacja pozdrawiaje Tybia. No oczywiście, Rosjanie. Na razie mamy pozytywne stosunki ze wszystkimi. O, odkryliśmy obcych i to dodatku gniazdo obcych. Oj, może nie być ładnie. Oni na razie nie mają zbyt wrogich zamiarów wobec nas, ale jeśli my staniemy im na drodze, to oni nie zawahają się na nas uderzyć. Co do obcych, co do ogólnie tej planety. Może nie pod koniec, ale na nieco późniejszym etapie tej rozgrywki staniemy przed wyborem.
trzech dalszych ścieżek rozwoju. Tak samo jak miało to miejsce w przypadku Cywilizacji 5, gdzie wybieraliśmy ideologię, tutaj możemy zrobić dokładnie to samo. Do wyboru mamy trzy ideologie, które widzicie tutaj w lewym górnym rogu. O, znowu ktoś ląduje. Zobaczymy, kto to. O, to są nasi bliskowschodni znajomi. Dobra. Otóż tak, opowiem wam po kolei. O kurde, co to jest? Obca jednostka smoka morskiego. Łożesz ty. Z tym to bym nie chciał mieć do czynienia. Zobaczcie to sobie. Paskudztwo. Ale słuchajcie. Otóż tak. Moje poczynania wobec tej planety mogą pójść w trzech kierunkach. Może być to harmonia. A więc... będziemy starać się zintegrować z obcymi i z całą tą planetą, co z kolei doprowadzi w rezultacie do tego, że rasa ludzka skrzyżuje się z rasą obcych. Powstanie z tego dosyć nietypowa mieszanka. Będziemy bardziej się opierać na genetyce, na krzyżowaniu genomów ludzkich z obcymi. A więc jest to dosyć ciekawa opcja. Mamy także jeszcze jeden kierunek rozwoju. Tutaj z kolei nazywa się on supremacja. Tutaj z kolei pójdziemy w takim kierunku dosyć, że tak powiem, uniwersalnym. Aczkolwiek bardzo się różniący od dwóch pozostałych. Mianowicie supremacja mówi o rozwoju elektroniki, cybernetyki. Tutaj rozwiniemy bardziej nasze... O, dobra, tu jeszcze nasza jednostka ma. Bardziej rozwiniemy robotykę. Będziemy się zajmować tworzeniem robotów, tworzeniem cyborgów, a więc również ludzki gatunek ulegnie zmianie. Tym razem jednak pod kątem cybernetycznym, że człowiek przestanie być człowiekiem, a zacznie być bardziej maszyną. Tak samo jak w Harmonii mieliśmy przypadek, że człowiek przestanie być człowiekiem, a stanie się bardziej obcym, to z kolei w supremacji mamy do czynienia z robotami. No i zostaje jeszcze czystość. Czystość, która jest z takim stricte oparciem się obydwu pozostałym ideom, a więc pozostaniem człowiekiem po prostu. Pozostaniem człowiekiem, zniewolenie obcych, ogólnie postawienie wszystkiego na jedną kartę i złapanie tej planety w ryzy. A mamy nowe zadanie, mamy założyć nową placówkę, no i mamy pierwszy punkt, zbadać pionierstwo, które właśnie mi się wynajduje. Dobrze, kontynuujmy. Tutaj są obcy, jak widzicie, oni nie atakują mnie. Tylko, że wiecie, jakim stanę na drodze, oni mnie bez wahania zniszczą. Gdy na przykład moja jednostka sobie tutaj teraz stanęła, to oni naprawdę nie zawahają się, żeby mnie zaatakować. Ale to jeszcze nie oznacza tego, że nasze stosunki zostaną pogorszone. To tylko oznacza to, że ja stracę jednostkę. Ale jeśli ja bym na przykład podjął wrogie działania wobec nich, o, znowu ktoś ląduje, to wówczas... obcy to zapamiętają i będą chcieli się mnie pozbyć. Dobra, tu jest Franco Iberia wylądowała. Zauważcie, że od razu, kiedy nasi konkurenci lądują, od razu mamy z nimi kontakt dyplomatyczny. Możemy z nimi od razu nawiązywać łączność. O, znowu ktoś ląduje. Kogo my tu mamy? Kogo tym razem przewiało? Chyba Amerykanie. Bym tak obstawiał, oczywiście. Okej. Dobra, my sobie przejedziemy tutaj, posprawdzamy, co tu jest ciekawego. Tutaj są fajne złoża, które szłoby oczywiście wykorzystać. Dobra, rozwijamy się dalej. O, tutaj wroga jednostka. Trutnie. Mam nadzieję, że... No, nie zaatakowały mnie. Niektóre jednostki obcych są bardziej agresywne, inne mniej. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. Come, Mr. Hubbard.
Dobra, Australijczycy wylądowali. No i mamy pierwszą cnotę. Pierwszą cnotę. Ja sobie pójdę w dobrobyt na razie. Będziemy mieli więcej żywności. Nasze miasto będzie się szybciej rozwijało. Dobra, przejdźmy tutaj. To są także różnego rodzaju zasoby. Rezylina, cokolwiek to jest. Nigdy nie słyszałem takiego słowa. Ale okej, dobra, mamy też kolejne zadanie. No i mamy zadanie, w którym musimy podjąć pewną decyzję. Musimy zadecydować. Znajoma egzotyka. Czyli podejmiemy pierwszą... nie będę czytał tych zadań, nie będę czytał ich treści. Możemy tak. Opanować rozwój tych roślin lub je zignorować. Tak. Widzicie? Każda z naszych decyzji ma wpływ. Już musimy powoli decydować, w którym kierunku pójdziemy. Czy pójdziemy w stronę harmonii, czy pójdziemy w stronę czystości, czy też supremacji. Ja bym tutaj poszedł może w supremację. Myślę, że to jest taki dosyć fajna sprawa. Dlatego zignorujemy to. Zignorujemy. Dostaliśmy 5 punktów. 5 punktów kultury. Dobrze, lecimy dalej. Okej. Okay. Tam nasz... tu jakieś pozostałości po zniszczonej stacji. Myślę, że ruiny przodków także. Szłoby to zbadać. Może tam się uda coś ciekawego znaleźć. No, co my tutaj mamy? O, znowu rozdział drugi. Dobra, idziemy w stronę supremacji, ewidentnie. Okej, nasze miasto się rozwinęło. Jak widzicie, tutaj nasi robotnicy dosyć fajnie rozbudowują. Mamy kopalnię, mamy generator, a więc myślę, że jest całkiem fajnie. Dobra, tutaj mamy nasze zadania. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Lecimy dalej, kontynuujmy naszą zabawę. Dobra, możemy tutaj dokonać badań. Odkryć, ale to w następnej turze dopiero. Tutaj musimy uważać, ponieważ tu jest miazma. Gdy nasza jednostka tutaj stanie i będzie dokonywała tych odkryć na miejscu tych ruin, no to wówczas będzie traciła życie za każdą turę, jaką tam spędzi. Ale spokojnie. Spokojnie, myślę, że tutaj możemy spokojnie rozpocząć wydobycie. Zobaczyć, co tutaj z tego da się wykrzesać. Ona tutaj musi spędzić 4 tury, a więc dosyć sporo czasu to zajmie. O, znowu ktoś ląduje, moi drodzy. Znowu ktoś ląduje, zobaczymy, kogo przywiało tym razem. O, chyba Afrykańczycy. Tak, Afrykanie. Unia Afrykańska. Okej, spoko. W takim razie lecimy dalej. No, zbudował się budyneczek w moim mieście. Co my tu mamy? Dobra, budynków na razie nie mamy nowych odkrytych, ale zbudujmy sobie żołnierzy. Myślę, że przydadzą się, że to nie zaszkodzi, ponieważ wiadomo, obcy są blisko, a mogą być z nimi drobne problemy. Nie mówię, że będą, ale mogą być. Okej, kolejna cnota. Okej, będziemy mieli dodatkowych robotników, którzy na pewno nam się przydadzą. Oczywiście automatyczne działanie. Myślę, że to jest najlepszy sposób. Okej, odkryliśmy ekspedycję, zwiększył nam się poziom... Świat znajduje się w stanie postępu lub entropii. Wybieramy postęp. Dzięki naszym badaniom w naszym mieście wzrosła ilość mieszkańców. Dobra, my się udamy tutaj. Zaryzykujemy. Myślę, że będzie warto. Chociaż myślę, że to jeszcze nie w tej turze. Dobra. Okej. Dobrze, co my tu mamy? Opracowaliśmy te pionierstwo. Moglibyśmy jeszcze opracować mapy gwiazd. To z kolei umożliwiłoby nam budowanie barki roboczej oraz umożliwiłoby naszym jednostkom okrętowanie się i pokonywanie mórz. Na razie nie mam takiej potrzeby, dlatego myślę, że pójdziemy w ekologię. Ekologia da nam możliwość usuwania miazmy, a to będzie miało spore znaczenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co tu pisze? Zbuduj... Mam zabudować zakłady petrochemiczne, ale to jeszcze trochę. Jeszcze trochę, na razie nie mam takich możliwości.
Dobra, zacznijmy sobie od tego miejsca tutaj, chyba że nie możemy. Dobra, zaproponowali nam współpracę, myślę, że na razie ją przyjmijmy. Zobaczymy, jak to się wszystko tutaj rozwinie. O, znowu lądują kolejni znajomi. Kogo my tu mamy? Tym razem to było Brazylijczycy. Tak, Brazylia. Okej, spoko, spoko ziomuś. Niestety nie mogę... czekajcie. Co mi to da? Musimy powrócić do miasta. Okej. O kurde. Ale żem podjechał. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nas nie zniszczą. A nie. Uciekli. Dobra, musimy wrócić do miasta, aby odbudować sobie moduły umożliwiające nam badanie tych miejsc. Okej, musimy wybrać teraz stację. Stacje pełnią tutaj rolę wolnych miast. One tak się nazywały, czy państw miast, one tak się nazywały właśnie w Cywilizacji 5. Możemy z nimi handlować, możemy je też zająć, możemy się z nimi zaprzyjaźnić. No i mam do wyboru dwie. Znaczy, ogólnie tutaj to wygląda tak, że to jest, że któreś z że to są stacje, które należą do prywatnych korporacji, które chcą się osiedlić na naszej planecie. Dobra, wybierzmy tą pierwszą. Myślę, że to jest dużo ciekawsza propozycja. Okej, no i oni tutaj się osiedlili. Możemy z nimi nawiązać oczywiście kontakt. Mogę z nimi pohandlować, jeśli bym miał do tego ochotę. Dobra, my jedziemy do miasta cały czas. Okej, mamy żołnierzy. Nasi żołnierze staną sobie tutaj, będą bronić naszych terytoriów w razie gdyby obcym coś odbiło. Dobrze. Skład handlowy. To nam da jeden punkcik produkcji na turę, a więc będą się późniejsze budynki szybciej budowały. Dobrze, mamy tutaj... Okej, ty wracasz. Wy tu... możemy ich fortyfikować. To jest zdolność, której chyba nie było w Cywilizacji 5. O której zapomniano, a była ona w wcześniejszych. A więc nasza jednostka jest nastawiona mocno na defensywę. Okej, kolejne zadanie. Dobrze. Pytanie, co mamy zrobić z pamięcią o dawnych czasach, czyli o czasach ziemskich? Czy mamy ją pozostawić nietkniętą? Wówczas relikty, które będziemy znajdować, nie będą nas nic kosztowały. Czy też mamy ją udostępnić obywatelom? Wówczas będziemy zyskiwać plus jeden do kultury. No i myślę, że wybiorę właśnie tą drugą opcję. Okej. Bardzo fajnie, wszystko się tutaj rozwija. Dobrze, zakończmy turę, lecimy dalej. Nasi dwaj robotnicy za niedługo chyba zostaną bez pracy. O kurde, znowu na miaźmie stanąłem. Dobra, nasza jednostka już prawie dojechała, powróciła do miasta, aby odbudować moduł. Oj, coś tu dużego. Wielki czerw. Wielki czerw, to nie brzmi dobrze. Okej, mamy ten moduł. Możemy się tu uleczyć. Uleczmy sobie tą jednostkę, ponieważ ona poniosła straty spowodowane tą miazmą, w której stanęła. Jak widzicie, obcy są tutaj naprawdę groźni. Zobaczcie sobie. Gigantyczny czerw, z którym na razie bym nie chciał mieć do czynienia, ponieważ nie dysponuje niczym, czym można byłoby się mu przeciwstawić. Dobra, no i naszego przyjaciela. Dobra, przejdźmy się na razie tutaj. Zobaczymy. Produkcja. Rozpocznijmy rekrutację kolonistów. Tak samo jak to miało miejsce w Cywilizacji 5, gdy budujemy jednostkę, która zakłada miasta, w tym przypadku to są koloniści, nasze miasto przestaje się rozwijać. Okej, mamy także cnotę do wyboru. Szybkość rozrostu placówek weźmy sobie. To się może nam przydać. Czemu nie? Ponieważ da nam to możliwość później otrzymania darmowej jednostki kolonistów. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Lecimy dalej, moi drodzy. Okej, nasi badacze. Przenieśmy ich tutaj. Dobra. No i kontynuujmy. Wiadomo, początek
tej gry, jak i cywilizacji normalnej. To jest głównie przeklikiwanie kolejnych tur. Tak wyglądają początki. Gdy Kojot zrozumiał, że jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku na planecie, jego żałosny skowyt odbił się echem od rozpadlin i dalekich wzgórz. Okej. Opracowaliśmy ekologię. Głównie dlatego, że umożliwia nam budowanie płotu ultradźwięków. To z kolei odgania obcych od naszych miast. Co jest dobre, jeśli chcemy zachować z nimi dobre stosunki. Okej, okay. Nad czym teraz popracujemy? Myślę, że spokojnie możemy nad geofizyką. To nam umożliwi wykorzystywanie energii geotermalnej. No, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, kontroler pogody, to jest niezłe. Ale spokojnie. Wszystko w swoim czasie, że tak powiem. Rozwijamy się nadal. Okej, okay, tutaj nasi odkrywcy. Dobra. W takim razie zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tutaj mamy ten obcy, te obce trutnie. Trochę nas... Trochę mnie przerażają. O, odkryto stację nową. Bardzo miło. Kolejna korporacja się osiedliła na naszych terytoriach. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. Okej, okay, wjedźmy tutaj. Mimo, że jest tu miazma, mam nadzieję, że to przeżyjemy. Cztery tury, tak? No dobra, wybierzmy to. Cztery tury będą trwały te badania. Mam nadzieję, że przeżyjemy. O, Unia Afrykańska chce ze mną nawiązać współpracę. Okej, okay, skućmy się. Czemu nie? Dobra, tracimy, widzicie, tracimy punkty życia, stojąc na tej miaźmie, ale badania muszą zostać wykonane. Dobra. Okej, powinniśmy zbadać informatykę, aby móc przeczytać jakąś tam wiadomość, aby móc posunąć jedno z zadań. Nie, otwarty granic, moi drodzy, nie otrzymacie ode mnie. Już wam to mówię. Nie ma takiej opcji. Ale cóż, zobaczymy. Dobra, dalej. Dalej, dalej. Lecimy ku nieznanemu. Eksploracja zakończona. Okej, okay, w takim razie zejdźcie z tej miazmy. Co nam to dało? O, ciekawa opowieść nawet. Sporo czytania, ale nie chce mi się tego czytać. Zobaczymy. Zobaczymy, co. Jak się to wszystko tutaj rozwinie. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Musimy, żeby zbadać znowu tą rozbitą satelitę, która tutaj jest, musimy znowu wrócić po moduły do naszego miasta. Co stanowi pewne utrudnienie. Dobra. Okej, okay, poszliśmy tą samą ścieżką. Znaczy, próbujemy się dogadać z obcymi tak samo jak i nasi blisko wschodni znajomi. Powinni się już teraz nasi osadnicy zbudować, właśnie. Okej, okay, no i teraz pytanie. Gdzie będziemy chcieli się osiedlić? No ciekawie, ciekawie, ciekawie to wygląda. Myślę, że... Czekajcie, myślę, że ruszymy naszych żołnierzy, aby zbadali tamte tereny. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Musimy zbadać. Tutaj będę chciał miasto założyć. Myślę, że to może być całkiem niezła opcja. Wybierzmy produkcję. Dobra, zbudujmy sobie tutaj wiwarium. To nam da oczywiście żywność. No i kontynuujmy. Kontynuujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obcy się tam ruszyli. Okej. Okay. A może tutaj zbudujemy to? O, satelita. Dobra. No i otrzymamy drugą jednostkę kolonistów. Ich z kolei będziemy mogli wysłać... Dobre pytanie, gdzie ich będziemy mogli wysłać?
Myślę, że tutaj, to jest całkiem niezły teren, na tym wzgórzu zbudować swoją bazę. No, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, my tu do miasta musimy się udać. Czym prędzej. Wy zostańcie tutaj na razie. A wy załóżcie nową bazę. O, otrzymaliśmy jednostkę żołnierzy. W takim razie wy udajcie się w tamto miejsce, gdzie będziemy... O kurde, to jest miasto, zapomniałem. Na razie, zanim to się zmieni w miasto, na razie jest to placówką badawczą. Musi minąć trochę czasu, zanim ta stacja badawcza zmieni się w kolonię. Ale myślę, że całkiem fajny pomysł, całkiem fajny pomysł. To zmusza do trochę innego planowania. Dobra, wy się tutaj fortyfikujcie. My tu do miasta. I uzupełnić straty spowodowane miazmą, którą za niedługo nauczymy się usuwać, tak więc ten problem minie. Znaczy, okej, dobra. Może nie sam ten problem, ale nasi robotnicy będą w stanie ją usuwać. Dobra. Oni też tutaj nam proponują miasto założyć. Ja bym jednak był za tym, żeby je zbudować tutaj. Okej, lecimy dalej w takim razie. Okej, dobra. Załóżmy tutaj placówkę badawczą. Czemu nie? Okej, a my staniemy sobie tu. I się fortyfikujemy. Nastawiamy się defensywnie. Przynajmniej na razie. Dobra, nowe zadanie. No, musimy podjąć jakąś decyzję. A, bank krwi. Czy bank krwi będzie dostępny dla cywili, czy też dla żołnierzy? Ja bym wybrał sobie cywili, ponieważ da nam to jeden punkt do zdrowia. A zdrowie jest bardzo ważne, ponieważ nie chcemy, aby nasi mieszkańcy wymarli. Dobrze, myślę, że to już będzie teraz ostatnia tura. Dobra, tu mamy naszych odkrywców. Wyślijmy ich, aby zbadać kolejny wrak tej satelity, która tutaj się znajduje. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że dosyć fajnie wam przedstawiłem tą grę. Przynajmniej mam takie wrażenie. I że to jest dosyć fajny początek nowej serii na moim kanale. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania oraz do oceniania tego filmu, jak i do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.